Proszę Państwa, drugie pytanie. Jakie jest wynagrodzenie syndyka i kto je płaci? To zwłaszcza mi się wydaje, że drugą częścią pytania są najbardziej zainteresowani konsumenci, gdyż często wyobrażenia konsumentów na temat zarobków syndyków są takie właśnie dosyć oderwane od rzeczywistości, a na pewno oderwane od konkretnych realiów upadłości konsumenckiej, gdyż tutaj panują zupełnie inne reguły niż w przypadku właśnie upadłości przedsiębiorców, gdzie wynagrodzenia syndyków mogą być spore. Proszę Państwa, wynagrodzenie syndyka jest określone przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. I tutaj przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej odsyłają do uregulowań w zakresie wynagrodzenia, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców, gdyż to jest taki miernik wynagrodzenia syndyka w upadłości konsumenckiej i tutaj to wynagrodzenie może wynosić od 1/4 takiego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do dwukrotności. Takie są zasady. Mniej więcej to oznacza w obecnych realiach, że to może być od nieco ponad 1000 zł do nieco ponad 8000 zł. Uwaga, za całe postępowanie. Nie miesięcznie, tylko za całe postępowanie. A postępowanie upadłościowe w przypadku konsumenta, no, ja tak oceniam, że może trwać, oczywiście jeżeli mamy do czynienia z majątkiem i jego likwidacją, no, powinno trwać przynajmniej rok. Ale średnio postępowanie, tak mi się wydaje, powinno trwać 2 lata. Tak więc widzimy tutaj 8000 zł za 2 lata, no nie jest to dużo, możemy sobie to podzielić przez miesiące i wyjdzie nam wynagrodzenie miesięczne. Tak więc już odpowiedź jest dosyć jasna. W wyjątkowych przypadkach sąd może przyznać wyższe wynagrodzenie, to znaczy 4-krotność takiego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli postępowanie było długie, skomplikowane, była duża liczba wierzycieli, to też jest możliwe. Natomiast wtedy, nawet wtedy, to wynagrodzenie też nie będzie jakieś fantastyczne, bo będzie wynosiło nieco ponad 16000 zł. Oczywiście oprócz wynagrodzenia syndyka należy się też liczyć z innymi kosztami postępowania, natomiast te koszty nie będą duże. To będą jakieś koszty doręczeń, jakichś wydatków syndyka, koszty powołania biegłego do szacowania nieruchomości. To też są koszty postępowania upadłościowego. No i teraz przechodzimy do drugiego pytania, mianowicie, no kto je zapłaci? Tak żartobliwie w filmie mówiono właśnie ja płacę, pani płaci, pan płaci, tak? Natomiast to jest żart. Oczywiście to wynagrodzenie, jak i w ogóle koszty postępowania upadłościowego powinny być pokryte z masy upadłości, czyli z majątku co do zasady upadłego, który właśnie jest zlikwidowany. I jeżeli takie środki w takiej masie upadłości są, syndyk powinien to pokryć właśnie tam. Natomiast są możliwe sytuacje, bo ustawodawca to dopuszcza, że no nie będzie takich środków w masie upadłości. W ogóle może masy upadłości nie być, ponieważ nawet wtedy upadłość konsumencka jest możliwa w myśl obecnych przepisów. I wtedy te koszty, które oczywiście muszą być poniesione, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby syndyk pracował za darmo, będą tymczasowo opłacone przez Skarb Państwa. I później, już po zakończeniu postępowania upadłościowego, na etapie planu spłaty, właśnie tego 3-letniego planu spłaty, który już były upadły, jest zobowiązany realizować przez te przynajmniej 3 lata. Wszystkie te koszty, również wynagrodzenie syndyka, bez redukcji jakiejkolwiek, powinny być spłacone właśnie przez byłego upadłego. Niemniej jednak też należy pamiętać o tym, że są wyjątkowe sytuacje, gdzie nie będzie planu spłaty. Sąd oddłuży upadłego od razu, nie ustalając planu spłaty. To się dzieje w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, kiedy już mamy do czynienia z taką osobą, co do której wiadomo z góry i to jest oczywiste, że ona nie jest w stanie żadnych spłat wykonywać, nie jest w stanie zarabiać. No to dotyczy osób chorych, niezdolnych całkowicie do pracy, tak więc tutaj sąd może oddłużyć taką osobę od razu bez ustalenia planu spłaty. No i wtedy wracamy do tego żartu, o którym wspominałem, czyli pan płaci, ja płacę. To znaczy, rzeczywiście te koszty są ostatecznie ponoszone przez Skarb Państwa i już nie będą dochodzone
w stosunku do tej osoby, która była byłym upadłym.